powoli. Serwus wszystkim, witajcie na kanale Dark Travelsi. Jesteśmy dzisiaj w opuszczonym areszcie śledczym i zapraszamy Was do zwiedzania. Okej, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu pralni. Tylko tędy udało nam się dostać do środka. Nie pytajcie, jak przeszliśmy przez ten mur, bo było bardzo ciężko. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i będziemy zwiedzać sobie cały areszt. Opuszczone więzienie. Jesteśmy teraz najprawdopodobniej na parterze. Kibelki. Kibelki, okej, nic ciekawego. Przejdziemy sobie tym chorem do końca. Widać, że niestety wszystko jest zdewastowane. Budynek obecnie jest na sprzedaż. Stoi tak bodajże kilka lat wystawiony. Mamy chyba jakieś izolatki. Przejdziemy sobie do końca, a później wejdziemy sobie na to pierwsze piętro. Budynek jest dosyć mroczny. Chociaż nie jest schowany. Jest to w takiej odsłoniętej części miasta. I tak jak wspominałem wcześniej, bardzo ciężko było się tutaj dostać. Czailiśmy się w sumie chyba z pół godziny, żeby tu wejść. Bo mnóstwo ludzi przechodziło przez park. A nie chcieliśmy tak na żywca się tutaj ładować. Okej, my sobie przejdziemy teraz na pierwsze piętro. Budynek był budowany w 1845 roku jako areszt. Pełnił funkcję do lat 70. Później pełnił funkcję prawną dla pobliskiego szpitala. Od tamtego czasu stoi nieczynny i niszczeje. Tutaj niestety mamy założoną kłódkę i nie wyjdziemy na to pierwsze piętro, żeby Wam pokazać cele. Ale wchodzimy na drugie piętro, gdzie nie ma już takiej oddzielnej kraty. I tutaj również mamy cele, jak i resztę pomieszczeń, także zwiedzimy po prostu to, co da się obejrzeć. Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia. Nic w środku oprócz pieca kaflowego. Wokół piece i cele. Tak to wygląda. Okej, czyli widać, że to był jednak stary areszt, bo wszędzie zamiast kaloryferów w środku piece kaflowe, które miały ogrzewać te pojedyncze cele. Przejdziemy na koniec korytarza. Dziwnie się tutaj trochę czuję. Tak nieswojo. Dobrze, że nie jestem zamknięty i w każdej chwili mogę stąd wyjść. Gorzej musiały się czuć te osoby, które jednak musiały tutaj spędzić kilka miesięcy lub lat. No pewnie nie za niewinność, także się należało. Lub też nie. Ta cela jakaś większa była. Czwórka. Ta również jest większa. Tu w środku mamy pozostałości jakichś urządzeń. Również tutaj. Nie mam pojęcia, co to mogło być, jakiś szamot w środku. Komina lub wentylacja. Okej, nic oprócz celi tutaj nie zobaczymy. Całkiem puste. Puste te cele.
Nie, dziękuję. Przechodzimy na piętro trzecie. Chyba jest zamknięte. Jest tylko zblokowane, otworzymy je. Później wszystko zamkniemy, no bo wiadomo, że zostawiamy miejsca po sobie w stanie nienaruszonym. Tutaj mamy jakiś strych. Nic już nie zostało w środku. Co masz? Kości. Kości? Miejmy nadzieję, że nie ludzkie. O, typowa graciarnia. Kurczę, co to za skrzynka nad nami? Zaraz się może uda sprawdzić. Faktycznie jakieś kości. Jakaś zwierzyna pewnie tutaj grasowała. To? Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba było to jakieś ważne pomieszczenie, skoro jest zamknięte takimi metalowymi drzwiami. Natomiast samo w sobie nie jest wielkie. Budynek nie jest jeszcze w jakimś mega kiepskim stanie. Mógłby być odremontowany, wykorzystany na jakiś hotel. Bo jest to dosyć ciekawe miejsce. Zobaczcie. A tam już mamy główną ulicę. Słuchajcie, udało nam się wejść do tej drugiej części. Tamte drzwi, które były zamknięte, niby wystarczyło popchać. I udało się wejść do tej drugiej części budynku. Najprawdopodobniej najciekawszej. Mam nadzieję, że to nie jest zamknięte. Okej. Przejdziemy sobie teraz do tej chyba najciekawszej eksploracji. Otwarte pomieszczenia. Okej, tutaj tylko toaletki. Będziemy zamykać ze sobą drzwi. Widać, większość pomieszczeń ma założone kłódki. I niestety tam nie wyjdziemy. Tam mamy, widzę, jeszcze schody na górę. Ciekawe, czy tutaj również cele były, czy jakieś pomieszczenia gospodarcze. Biurowe. Z pewnością. Tapety inne kolory ścian. O! Chyba jakieś ciekawsze pomieszczenie. Pozostało łóżko. Tutaj również drugie pomieszczenie. Szkoda, że nie zostało żadne umeblowanie. Bo nie mam wam praktycznie tutaj nic, co mógłbym pokazać. Ale uwierzcie, że chodząc tutaj czuję się taki dreszczyk. Jest to takie
sceptyczne miejsce. Mam nadzieję, że poczujecie chociaż w połowie to, co my. Okej, nim wejdziemy tam na górę zobaczyć, co tam się znajduje, przejdziemy sobie jeszcze tutaj. O! Jednak jakieś meble zostały. Tutaj pewnie siedzieli i pilnowali. Ciekawe, czy tutaj była jakaś rozdzielnia, szafa na broń, czy cokolwiek innego. Widać, że ktoś tutaj próbował się dostać. Nie będziemy próbować. O, creepy misia. Okej, przejdziemy sobie dalej. Powoli. Już jesteś prawie. Powolutku, nie śpiesz się. Teraz mogą nas łapać. Materiał jest. Okej. Idę cię łapać. Dotrwałeś do końca, dziękujemy ci za obejrzenie nowego materiału. Udało nam się wyjść, chociaż droga była ciężka. Na pewno pokażę to w zmontowanym filmie. Jeśli możesz, zostaw łapkę. Pamiętaj o subskrybowaniu, gdzieś tutaj pod spodem pojawi się przycisk. Dziękujemy ci.